Minione dni były namiastką prawdziwego lata. Dzisiaj także wszystkich mieszkańców Polski zachwyci lazurowe niebo i wysoka temperatura. Szczęść Boże, w ten wtorkowy poranek wita się z Państwem Marta Peda. Czas na szczegóły prognozy pogody. A sprawcą tej pięknej letniej aury będzie napływające ciepłe powietrze z nadpołudniowej Europy. Najcieplej będzie na południu oraz na zachodzie kraju do 28 stopni. Troszkę chłodniej będzie na wschodzie do maksymalnie 20 stopni. W całej Polsce nie spadnie ani kropla deszczu, jedynie doskwierać nam będzie silny południowy wiatr. Jego prędkość wzrośnie do 40-50 km na godzinę. Na barometrach zobaczymy 1008 hektopaskali. W środę już niestety pogoda zacznie się psuć, szczególnie właśnie na południu kraju. Tam przybędzie chmur i może nawet zagrzmieć. W pozostałych regionach ciepło i bez opadów. A temperatura? Najzimniej przy wschodniej granicy i zachodniej 17-18 stopni. W centrum kraju dalej będzie ciepło i przyjemnie. W czwartek niestety musimy przygotować się na ochłodzenie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego dnia. Do zobaczenia niedługo.